Tytuł kursu: elementy oferty reklamowej. Moduł: istota marketingu. Temat: orientacja marketingowa. Witam Was na zajęciach z marketingu. Na ostatniej lekcji mówiliśmy na temat orientacji marketingowej. Mieliście także w domu poszukać na ten temat informacji i poszerzyć w ten sposób swoją wiedzę. Czy odrobiliście zadanie domowe? Tak jak pani profesor prosiła, znalazłam w internecie wiele ciekawych informacji na ten temat. Mi udało się odszukać także literaturę fachową dotyczącą tego tematu. Świetnie. W takim razie podsumujmy sobie najważniejsze informacje. Czym więc jest orientacja marketingowa? Orientacja marketingowa jest we współczesnych warunkach społeczno-ekonomicznych najpopularniejsza i zapewnia skuteczne funkcjonowanie firm. W przypadku tej orientacji punktem wyjścia do wszelkich działań jest klient oraz rynek. Chodzi o to, żeby jak najlepiej zaspokoić potrzeby i preferencje klienta. Rynek z kolei reguluje kwestie ceny, konkurencji, podaży oraz popytu. Spójrzcie teraz na tablicę. Widoczne są na niej podstawowe zasady orientacji marketingowej. Pierwsza zasada mówi nam o usytuowaniu rynku w centrum zainteresowania, co jest związane ze ścisłym określeniem rynku docelowego dla wyrobów przedsiębiorstwa. Druga, równie ważna zasada polega na koncentrowaniu się na kliencie, czyli zabieganiu o to, aby był on zadowolony z usług. Zasada trzecia określa koordynację zadań marketingowych oraz prac poszczególnych pionów firmy, co jest związane z prowadzeniem wewnętrznego marketingu. Zatrudnienie odpowiednich pracowników, szkolenia i motywowanie, tak aby mogli działać jak najlepiej dla klienta. Wszyscy pracownicy w firmie muszą być przekonani, że klient jest najważniejszą osobą w firmie, ponieważ z jego pieniędzy firma żyje, dopiero później wprowadza się marketing zewnętrzny. Czwarta i ostatnia zasada mówi nam, że zyskowność dla firmy oznacza zaspokojenie potrzeb klientów, ponieważ zadowolony klient to zarabiające przedsiębiorstwo. Czytałem o tych zasadach i o tym, jak ważne są dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tak, masz rację, ale równie ważne są cechy orientacji marketingowej. Czy wiesz, Kasiu, jakie to cechy? Wyróżniamy 7 cech orientacji marketingowej. Pierwsza cecha to posiadanie jasno określonej wizji, tego co ważne, co odpowiednio motywuje zarówno konsumenta, jak i pracowników przedsiębiorstwa. Drugą cechą jest skupienie uwagi na nadrzędnych korzyściach konsumenta, a więc na wartościach, a nie tylko cenach. Trzecia cecha polega na wprowadzeniu innowacji zarówno jeśli chodzi o ulepszenie samego produktu, jak i wysiłki marketingowe mające na celu dotarcie z towarem do konsumentów. Czwarta cecha to podejście długofalowe, myślenie perspektywiczne, które kształtuje postrzeganie celów i możliwości przedsiębiorstwa. Piąta cecha to traktowanie inwestycji jako warunku koniecznego dla osiągnięcia ambitnych celów. Szósta cecha to zaangażowanie w nieustający atak, co wzmaga motywację pracowników, a konkurencję zmusza do obrony. Siódma cecha, a zarazem ostatnia, polega na zdolności szybkiego reagowania na potrzeby konsumentów, na działania konkurencji i zmiany w otoczeniu biznesu. Bardzo dobrze, Kasiu. Oboje świetnie przygotowaliście się do zajęć. Z przyjemnością wpiszę Wam do dziennika oceny bardzo dobre. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia na następnej lekcji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.